Dzisiejsza edycja Wejścia w historię pozostaje w bezpośrednim związku z uroczystościami pogrzebu obrońców Westerplatte. O doborze obiektu zdecydowali archeolodzy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, którzy w ciągu 5 miesięcy realizowali 9. sezon swoich prac na Półwyspie. Kontynuowaliśmy poszukiwania miejsca śmierci i być może pochówku jednego z obrońców Westerplatte, legionisty Mieczysława Krzaka. Dodatkowo udokumentowaliśmy 4 schrony amunicyjne z 19, które znajdowały się na Westerplatte. Dużym sukcesem jest zakończenie prac na terenie cmentarza. W trakcie tych prac udało nam się zlokalizować niedostępne wcześniej 3 leje po bombach lub pociskach, które eksplodowały na Westerplatte. Leje te wykorzystano po zakończeniu walk jako miejsce wyrzucenia wielu przedmiotów, które wtedy uznano za śmieci, natomiast teraz są dla nas bardzo cennymi pamiątkami po żołnierzach, którzy służyli i walczyli, ginęli na Westerplatte. Prezentowane na tej wystawie przedmioty są unikalne z tego względu, że można je powiązać z żołnierzami służącymi na Westerplatte. 2 przedmiotami, którymi można powiązać z oficerami, którzy mieli swoje kwatery w willi oficerskiej. To jest właśnie wzornik do nanoszenia symboli na mapach wojskowych oraz fragment zastawy stołowej z kasyna oficerskiego. Dodatkowo prezentowana tutaj na wystawie manierka wojskowa, żołnierska, nosząca specyficzne ślady uszkodzenia, przebicia korpusu odłamkami, jest związana z kolei z obsadą wartowni numer 5, z żołnierzami, którzy w tej wartowni zginęli, którzy teraz będą chowani. Być może ta manierka należała do któregoś z nich. Tym chcemy się podzielić obiektem, bo gdzie jak nie w muzeum prezentować obiekty historyczne, które pozwalają nam zetknąć się z historią, niemal dotknąć historii. Kontakt z przedmiotem pozwala nam dopełnić obraz opowieści o przeszłości.